Hej Unia, hej na pełen gaz. Hej Unia, wygraj jeszcze raz. Hej Unia, hej na pełen gaz. Hej Unia, brawa, Unia Leszka, mistrzem Polski, Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie i Panowie. Proszę Państwa, zanim powitam jedną czy drugą osobę, chciałem Was bardzo serdecznie przeprosić, że Wam zabrałem ten wieczór czy późne popołudnie. Bardzo witam Pana Tomasza Malepszego, naszego prezydenta miasta i Leszna. Miasto użycza nam stadion i coś tak mi jaskółki świerkały, że na drugi rok nie będziemy musieli tych dużych pieniędzy po prostu płacić za dzierżawę stadionu, wiecie? To tak wybiegłem już do przodu. Przychodząc tutaj, Panie i Panowie, dajecie nam znowu ducha. I prawdopodobnie dużo osób z Państwa ponownie nam zaufa na 2011 rok, a to będzie zmuszało nas do niesamowitej pracy. Naprawdę to jest sukces, którego my dzisiaj tu w tym mieście nie musimy się wstydzić. Dlatego, jak Państwo, bo Państwo też wertujecie po różnych czasopismach, po różnych stronach internetowych, wiecie, że nasz klub z tego malutkiego miasteczka Leszna został też mianowany do ponownej nagrody sportowej klubów. Oczywiście mamy konkurencję, Lech Poznań, Skrabełchatów, Viva Kielce, wiecie, tam jest dużo innych rzeczy, ale ja wierzę, że po tym wieczorze sympatyków żużla i naszych miłośników troszeczkę przybędzie, a jeżeli po prostu nie przybędzie, to ci, którzy nas już dzisiaj wspierają, jak coś niecoś tam od nas dostaną, po prostu to nas jeszcze mocniej będą wspierać. I nie musi któryś z radnych mi mówić, co my mamy robić jako akcjonariusze. Proszę mi wierzyć, bo my naprawdę wiemy, co mamy robić. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy z tych 21 tysięcy ludzi, którzy oglądają finał, mnie lubią. Ale ta lokomotywa musi mieć taki charakter, inaczej po prostu tego nie utrzymiemy. A ja chcę jeszcze to po prostu dalej rok czasu ciągnąć, zanim młodzież się nie znajdzie. I potrzebuję Państwa pomocy. Wszystkich witam bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję złotej drużynie za zdobycie złotego medalu. Bo Państwo tu jesteście na sali, ja dzisiaj dostałem telefon od jednego z leszczyńskich posłów, że on no tak nie wiedział, myślał, że tak no trzecie miejsce, jak będzie, to będzie dobrze. Ale praca daje efekty. I proszę mi wierzyć, Panie i Panowie, jestem bardzo dumny, że mogłem z tymi chłopakami po zeszłorocznej porażce przeżyć te wspaniałe chwile. A niesamowicie byłem dumny, jak 21 tysięcy w tym deszczu siedziało na tym stadionie, czy stało, różnie to było, jak Jarku wręczali nam złote medale. Przy takim deszczu. Proszę mi wiedzieć, jak się patrzy na te tysiące ludzi, a było 21 tysięcy ludzi. Może trochę więcej, bo nie wiem, ile tam służby porządkowe na lewo wpuścili.
Ale pan prezydent mi też kiedyś obiecał, że będą bramki, czy dyrektor Mosiru zrobi bramki z takimi tam kodami, nie? To wtedy już nie będą wchodzić niepotrzebnie. I warto było, proszę państwa, z tymi chłopakami być. I życząc państwu miłego wieczoru, proszę, pomimo, że jesteśmy najmniejszym miastem ekstraligowym, ja czasami głośno mówię, Leszna nie stać na utrzymanie drużyny na tym poziomie. Ale to wy wszyscy, od pana prezydenta, od pana marszałka, który nas wspomaga, test Poznania. Dzięki Bogu. Udaje nam się to wszystko wiązać. Hallelujah. Hallelujah. Hej na pełen gaz. Hej Unia, wygraj jeszcze raz. Hej Unia, hej na pełen gaz. Hej Unia, this morning from a personal point of view, but it's great to be part of the most successful team in Poland and probably in World Speedway. So it's great to be part of it and be up here on the stage, but I do feel a little bit disappointed from my personal point of view, because I didn't get to be much part of it on the track, but I would really like to be in the same place with being on the track more in the same, in the team next year. So hopefully everything works out with these new regulations and I can be back and have the season that I would have liked to have had this year. Oczywiście, że czuję troszeczkę niedosytu, jako że nie miałem możliwości występować tak często w barwach mistrzowskiej drużyny, no ale właśnie o tym chciałem wspomnieć, Adam Schild, że być częścią tego typu drużyny najlepszej w Polsce i faktycznie można powiedzieć, że na świecie tak naprawdę, bo mamy takich znakomitych drużyny, zawodników w swojej drużynie, że można by powiedzieć, nawet zaryzykować stwierdzenie, że to najlepsza drużyna na świecie. Być członkiem tej drużyny to wielki zaszczyt i mam tylko nadzieję, że w tej chwili przy nowym regulaminie będzie mi dane częściej startować z bykiem na piersi. Thanks. As a team, we done the perfect job. Everyone scored their points and we won the gold medal, which is what counts. But next year it's start all over again and we're going to be without Lee next year. So it's going to be a tough year. So I'm going to need to score a few more points to cover up for him. So I'm looking forward to putting another 2 points on my KSM. Chciałbym przede wszystkim podziękować za ten tegoroczny sezon i chciałem podziękować naszemu zawodnikowi, którego niestety nie uciekniemy od tego tematu, nie będzie w przyszłym sezonie, a więc Lee Adamsa. I ja ze swojej strony mówię Troy Bachelor, chciałbym dołożyć te moje 2-3 punkty być może jeszcze do mojego wyniku, jaki osiągałem w tym sezonie. Troszeczkę było okazji, ja wspominałem o tym takim żywym charakterze Troja, który niejednokrotnie szybko denerwuje się, ale później jak już uchłonie, to wie jak poukładać wszystkie klocki, żeby wszystko miało ręce i nogi odpowiednio i wynik był właściwy. I can't tell you yet, but I can tell you that I'm sure everything will work out fine and you'll probably see me around. Nie mogę nic obiecać, ale na pewno postaram się i zrobię wszystko w mojej mocy, żebyście mnie często widywali na stadionie Alfreda Smoczyka i w ogóle w barwach Unii Leszno. Hej Unia, hej Unia, hej na pełen gaz. Hej Unia, wygraj jeszcze raz. Hej Unia, hej na pełen gaz. Hej Unia, wygraj jeszcze raz. Hej Unia, hej na pełen gaz. Hej Unia, wygraj jeszcze raz. Hej Unia, hej na pełen gaz. Hej Unia, ja chciałem wręczyć jeszcze raz za premię pieniężną za sezon 2010. Nie wiem, czy to jest tak.
nagrodę odbierze Michał Konieczny. Takie ręka, która bardzo mocno wspiera z dzieckiem duchem. Hej, Unia, hej, Unia, hej, na pełen. Czy do ciebie już to doszło, że ty byłeś mistrzem świata na żużlu w tym roku? Dobry wieczór Państwu. Tak, to do mnie dotarło, aczkolwiek ta droga była bardzo długa do tego sukcesu i tak naprawdę cały sezon ciężko musiałem o to walczyć, ale udało mi się, nie było łatwo ten sukces, bo tak naprawdę rywalizacja była bardzo mocna, ale postarałem się, zakładałem, że będę w stanie powalczyć w tym sezonie o jakąś dobrą pozycję i skończyłem się na drugim miejscu, z czego się obrzmiało i bardzo mocno cieszę. Tak samo jak z tego, że możemy tutaj być dzisiaj razem wszyscy wspólnie, gdyby nie z kolei ta drużyna już do Polski, nie byłoby nas tutaj, a gdyby tak naprawdę to jest tylko wytrzymanie tego dobrego sezonu indywidualnie i drużynowo, także wszystkim oczywiście bardzo chciałbym podziękować. Panie trenerze, jak pan to zrobił? Niech pan powie, jak pan to zrobił? Może się stać troszeczkę wstecz. Chciałem powiedzieć, że też są wszyscy, większość, kto się interesuje Wyszyńską Unią, to wie, że jako zawodnik spędziłem wiele lat w tym klubie, aż 25, i troszeczkę doświadczenia zdobyłem. Wiem, że dobra atmosfera w sposób w drużynie daje nam dobry wynik i starałem się tak prowadzić zespół, żeby ta atmosfera była bardzo dobra. Cieszę się, że stworzyliśmy fajną paczkę i wszyscy się bardzo dobrze rozumieliśmy. Ciężko przepracowaliśmy ten okres przygotowawczy i ten cel, który żeśmy sobie założyli przed sezonem, no, został osiągnięty. I za to chciałem podziękować działaczom, przede wszystkim zawodnikom, za tak wspaniałą jazdę. A no nie chciałbym tu wyszczególniać indywidualnie zawodników, ale jednemu zawodnikowi chciałbym w szczególności podziękować. Jest to Damian Baliński, który po nieudanym sezonie powrócił naprawdę wielkim stylu do drużyny i jeszcze raz Damian dziękuję. Hej, Unia, hej, na pełen gaz. Hej, Unia, wygraj jeszcze raz. Hej, tak, Unia, jest to, że jest za to nowy, to są wagony, zawodnicy, działacze, ale do tego, żeby lokomotywa ciągnęła potrzebne sprawy, bo my jesteśmy pani w sponsorze. Bardzo się cieszę, że Leszno, miasto Leszno jest wśród sponsorów. Hej, Unia, hej, Unia, hej, na pełen gaz. Hej, Unia, wygraj jeszcze raz.